przystanie do domu, zaraz się pilnować. Proszę się wrócić. No. Przyjechałem do domu, nie po godzinie na pierwsze. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dzisiaj na sesji zwołanej na wniosek burmistrza Okonka. Otwieram 68. sesję Rady Miejskiej w Okonku. Witam serdecznie wszystkich przybyłych na nasze obrady. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszej sesji bierze udział 13 radnych, co wobec ustawowego składu stanowi kworum pozwalające nam na podejmowanie pełnomocnych uchwał. Nieobecna radna Jolanta Stępniak i radny Sławomir Pogrzyński. Szanowni Państwo, informuję, że tak jak już wcześniej powiedziałem, dzisiejsza sesja jest zwołana na wniosek burmistrza z dnia 11 kwietnia 2023 roku, tak, który to wniosek przedstawia się następująco. Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym, dziennik urzędowy z 2023 roku, pozycja 40 z późniejszymi zmianami, wnoszę o zwołanie na dzień 13 kwietnia 2023 roku sesji Rady Miejskiej w Okonku z następującym porządkiem obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie kworum. Punkt drugi, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Okonek na 2023 rok. I punkt trzeci, zakończenie obrad. Krótkie uzasadnienie, w celu prawidłowego funkcjonowania gminy niezbędne jest podjęcie uchwały, której projekt wraz z uzasadnieniem został dołączony do wniosku. Biorąc pod uwagę powyższe, zwołanie sesji wyznaczonej nie jest uzasadnione. Burmistrz Okonka Andrzej Jeszcze. Tym samym informuję, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali projekt tejże uchwały wraz z porządkiem obrad, który przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Punkt drugi, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Okonek na 2023 rok. Punkt trzeci, zakończenie obrad. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu drugiego z porządku obrad sesji. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Okonek na 2023 rok. I tutaj będę się posiłkował wiedzą Pana Skarbnika, który krótko omówi projekt uchwały. Oddaję głos. Dzień dobry Państwu, Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni. Spotykamy się już historycznie, biorąc pod uwagę, co działo się w miesiącu grudniu, dla punktu 1.1 uzasadnienia również, czyli wypłaty dodatku elektrycznego, który łącznie z obsługą stanowi kwotę 1530 zł. Niestety nie możemy tego przeciągnąć, bo jest decyzji w planowanym terminie pod koniec miesiąca, z tego względu, że do jutra musimy te środki włącznie dzisiejszym dniem wypłacić i rozliczyć. Jak Państwo widzicie, zmiany, żeby tak naprawdę nie tracić papieru, tylko na pewno jedną, to wprowadzone są również pozostałe, które w międzyczasie trafiły do nas i konieczne jest uwzględnienie ich w budżecie gminy. Łącznie dochody i wydatki proponujemy zwiększyć na kwotę 58 924,68 zł. W punkcie 1 widzicie Państwo wydatki, o których wspominałem, 1530 zł na wypłatę dodatku elektrycznego. W punkcie 1.2 jest to kwota 1136 zł na finansowanie świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy na terenie naszej gminy. W punkcie 1.3 niewielka kwota, którą musimy uwzględnić w budżecie. 18 zł 68 groszy w zakresie kosztów finansowania kosztów nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy. W punkcie 1.4 dotacje od budżetu państwa w kwocie 36 240 zł na finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Tutaj wkład własny w realizacji tego zadania został zabezpieczony już na etapie projektu, jak i uchwały budżetowej na rok bieżący. I w punkcie 1.5 otrzymaliśmy zwrotną informację z Ministerstwa Sprawiedliwości.
gdzie otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 20 tysięcy złotych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z Funduszu Czerwonego Sprawiedliwości, gdzie planuje się przeznaczyć to na realizację projektu w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości w takiej dziwnej konstrukcji, którą umożliwiło Ministerstwo Finansów, będące dysponentem tego funduszu, że można było zaangażować koła gospodarki wiejskiej, które zaproszone zostały do tego projektu, te koła, które mają największe doświadczenie w zakresie kulinariów, czyli Okoleskie Koło Gospodyń, Koło Gospodyń Wiejskich w Kniewie, w Ciosańcu oraz Wędrożewie. Tutaj częściowo te koła będą wsparte zakupem wyposażenia do świetlic, jak i również planujemy kilka wydarzeń w ramach tego projektu przeprowadzić, z których najważniejszym będzie powrót do organizacji Gminnego Dnia Dziecka, żeby właśnie tymi środkami wesprzeć tą inicjatywę. I Szanowni Państwo, w zakresie dochodów jest projekta planowanych dochodów pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, a w zakresie wydatków od punktu 2.1 do punktu 2.5 jest to proste przeznaczenie uzyskanych dochodów na wydatki budżetowe. W punkcie 2.6 jest korekta poszczególnych zadań inwestycyjnych razem w ramach Funduszu Sołeckiego, Sołectwa Lędyczek. W punkcie 2.7 przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego. W punkcie 2.8 ponowny zabieg, kiedy chodzi o plan finansowy Centrum Usług Wspólnych, to jest do 500 zł. W punkcie 2.9 przeniesienia na wniosek dyrektora zespołu szkół w Lotyniu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Tutaj prosiłbym o dokonanie poprawki w punkcie 2.9. W paragrafie 40.2.10 ma być kwota minus 5 tysięcy złotych, a w 40.2.40 plus 5 tysięcy złotych. I ta korekta, żebyśmy nie drukować cały załączniku, została przedstawiona w pierwszej stronie załącznika nr 2, który Państwo otrzymaliście razem z projektem planowanej uchwały budżetowej. I to są te wszystkie elementy. Pozostałe zmiany w załącznikach są konsekwencją wskazanych w załączniku nr 1, 2, czyli odpowiednio dochodów i wydatków budżetowych uchwały i one wpływają na ostateczny kształt projektu państwa. Dziękuję Panu Skarbnikowi za omówienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Uwagi? Nie widzę, że nie radny przybył. Ja tutaj mam tylko pytanie do Pana Skarbnika. Ile my mamy obywatelów Ukrainy tutaj w gminie Łowo? Ja w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć. Chodzi o to, że te przepisy obowiązują i wpłynął jeden wniosek na konkretną osobę nową, która przybyła na teren gminy w tej chwili. Ale przy najbliższej okazji sprawdzimy to i potwierdzę, bo nie chciałbym teraz nawet strzelać, żeby prowadzić Państwa. Tu chodzi o ta wypłata 1120 zł, to jest wypłata plus obsługa, to dotyczy jednej obywatelki Ukrainy, która przybyła w ostatnim czasie na teren. Dziękuję. Może ktoś z Państwa chciałby zadać głos jeszcze w tym momencie? Dziękuję, jeżeli nie, zamykam dyskusję. Zarządzam głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mokomek na 2023 rok. Proszę o głosowanie jako pierwszą radną wyborczą. Jestem za. Radna Karaś. Jestem za. Radna Macerna Kępska. Jestem za. Radna Miłoszyło. Jestem za. Radna Peszyńska. Jestem za. Radna Kaczewa. Jestem za. Radny Przybylski. Jestem za. Radny Peszyński. Jestem za. Radny Peszyński. Jestem za. Radna Miszta. Jestem za. Radny Świderski. Jestem za. Radny Głowacki. Jestem za. Radny Kuszynowski. Dziękuję Państwu za głosowanie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednomyślnie. Tym samym przechodzimy do kolejnego punktu ostatniego, zakończenia. Zamykam 68. sesję Rady.